Dobry wieczór. Szanowni Państwo, naprawdę bardzo się cieszymy, że jesteście z nami i oglądacie pierwszy odcinek z sześciu, które składają się na projekt pod nazwą Literackie Przygody Młodych, gry planszowe w służbie książce. Cieszymy się, ponieważ będziemy Wam opowiadać o rzeczach, które lubimy, na których się znamy i które uznajemy za wartościowe, czyli takie, którymi warto się podzielić. Ten projekt jest realizowany w ramach programu Partnerstwo dla Książki i jest współfinansowany z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego. Tak, i jesteśmy na żywo, jesteśmy online, będziemy Wam opowiadać o różnych rzeczach, więc będziecie być może mieli do nas jakieś pytania. Możecie je zadawać w komentarzach pod filmikiem, ale odpowiemy na nie po filmiku, ponieważ przez godzinę po zakończeniu transmisji będziemy się pilnie wpatrywać w komentarze i udzielać Wam wyczerpujących odpowiedzi, więc czekajcie cierpliwie, na pewno się tam pojawimy. Ja jestem Przemek. Ja jestem Łukasz. Dobrze. I zaczynamy nasze literackie przygody. Dzisiaj odcinek pod tytułem Literackie przygody na planszy, ponieważ będzie to nieco bardziej ogólny odcinek, podczas którego powiemy Wam no, ogólnie właśnie o grach planszowych, ogólnie o literaturze, o tym, co mają książki wspólnego z grami planszowymi. No właśnie, gry planszowe. Co to jest? Gry planszowe. No, gry planszowe generalnie swoją historię wzięły bardzo dawno temu, dlatego że za najstarszą grę planszową możemy uznać królewską grę z Ur, która była bardzo popularna 5000 lat temu. To jest tak zwana gra na 20 kwadratach, gdzie każdy gracz miał 5 pionków i trzeba było tymi pionkami jakby przejść przez planszę. Trochę podobna była do Chińczyka, bo specjalnym rzutem kości się wchodziło na planszę. Tak. W starożytnym Egipcie też jakby te gry były popularne, bo ze starożytnego Egiptu wywodzi się Senet. Jest to gra na 30, jakby siatka na 30, siatka ma gry 30 kwadratów i po 5 pionków dla gracza. Niestety źródła archeologiczne nie doszukały się zasad gry, więc nie wiemy, jak w nią grali starożytni. Czy jakieś domowe reguły sobie wymyślić. Tak, można by było. Również popularną grą w sumie do dzisiaj, pewnie Przemku wiesz, że Mancale też do dzisiaj można sobie pograć. Tak, i chyba jest elementem różnych innych gier, jako mechanizm, jeden z mechanizmów. Mm-hmm. I na przykład Mancale zastosował Stefan Feld w Trajanie. O którym jeszcze słowo dzisiaj będzie, bo można grać, ale można czytać, ale o tym za chwilę. Tak. Z ważniejszych takich jeszcze gier, które swoją historię miały bardzo dawno temu, jest rodzina gier TAF. Jest to germańsko-celtycka rodzina gier, z której wywodzą się, są prekursorem szachów. I generalnie w TAF był grany na drewnianej szachownicy z dwoma armiami. Jedna armia była broniącą się, a druga była atakującą się. Znaczy atakującą. Zadaniem gracza, który stał na środku tej planszy, było uciekanie do rogów, a zadaniem atakującego było jakby pozbijanie tych pionów.
Czyli takie szachy. Takie szachy, trochę. Trochę jakby, tak. Gra pojawiała się wszędzie tam, gdzie wikingowie podróżowali. I generalnie powstała odmiana tej gry Chaturanga w Indiach. I w szóstym wieku. Natomiast później w roku 600 została w Persji, znaczy została zaadaptowana w przekształcona w Persji w szachę. Też ciekawostką taką jest The Landlord Game, która była prekursorem dzisiejszego Monopoly. Monopol to często pierwsza gra, po którą sięgają ludzie chcący w coś pograć, poza Chińczykiem. A twoja pierwsza gra? Moją pierwszą grą była gra nie planszowa, a zręcznościowa. Bo to była Jenga. A potem pojawiły się kolejne gry planszowe. Długo, Przemku, grasz w planszówki? Ja gram jakieś 12 lat, wydaje mi się. Gdzieś tam w głębokiej podstawówce to była Magia i Miecz. A potem jeszcze Wojna o Pierścień. Pamiętam pierwszą edycję, lubiłem po prostu nawet wyciągnąć, bo nawet nie była plansza, to była taka płachta papieru z mapą Śródziemia i zaznaczanymi polami heksagonalnymi. Lubiłem nawet patrzeć po prostu na samą tę mapę. Bez grania, ale trochę się grało w podstawówce, a potem w pewnym momencie na studiach stwierdziłem, może kupię sobie Magię i Miecz, ale potem wyszło, że nie, że sobie kupię coś innego, kupiłem Agricole. To była moja pierwsza jakby nowoczesna gra planszowa i w ogóle mówię nowoczesna. A czemu mówię nowoczesna? Nie wiem, czemu nowoczesna, no bo to się wszystko już zadziało później po Katanie, tak? Bo takim pierwszym wyznacznikiem euro. To może do kamery pokażemy. Pierwszym wyznacznikiem euro byli osadnicy z Katanu. I od tej gry wszystko się zaczęło, tak? Nowoczesne planszówki. Też nagrody prestiżowe w Niemczech. Spiel des Jahres. Także od tego wszystko się zaczęło i co roku rynek tak notuje około 40% wzrostu w obszarze gier planszowych, więc mamy pełen jakby rozkwit planszówek. Tak, planszówek, w zasadzie gdzieby niedługo na stacjach benzynowych będzie można iść i kupić sobie, nie wiem, Kailusa na przykład. To akurat tutaj mamy na stole pierwszą edycję, teraz jest chyba druga. To też jest dość znana gra, w sensie prekursor jednej z takich chyba bardzo typowych mechanik w nowoczesnych grach planszowych. To jest Kailus, czyli pokażemy. Kamerę. Kailus jest prekursorem worker placementu, czyli wystawienia pionków na planszę po to, żeby zbierały zasoby i żeby później można było coś z nimi robić. Tak, czyli moja pierwsza gra, czyli Agricola, też właśnie na tym polegała, że człowiek rozbudowywał dom, powiększał rodzinę, a ta rodzina to byli robotnicy, których można było wysyłać na pola akcji. Gorzej, że trzeba było ich potem wyżywić. Tak więc to był ten, ale to było wielkie odkrycie dla mnie, że jest, może być gra, dla mnie była wtedy bardzo taka pełna głębi, że tyle różnych rzeczy można zrobić i nie da się zrobić wszystkiego, czyli coś, co nazywamy krótką kołderką, że zawsze czegoś brakuje, żeby do pełnej satysfakcji. No i to daje właśnie największą satysfakcję z grania w takie gry, że się chce. Jeszcze raz, tym razem będzie lepiej. Dobrze. Mamy też różne typy trudności gier. Ale jeszcze może zanim przejdziemy do trudności gier, to generalnie gry dzielimy na właśnie euro gry, tak? Czyli te, które
wykluczają, jakby ograniczają w dużym stopniu losowość i są z tej tak zwanej niemieckiej szkoły projektowania gier. I mamy Ameritrash, czyli duże pudełka wypełnione przygodą, losowością i dużą losowością przez kostki, tak? Które są zastosowane. Tak, to też właśnie, że znowu wrócę do tej mojej Agricoli, że tam losowość była znikoma, bo losowo tylko wychodziły pola akcji przedstawione na kartach, ale z założenia wszystko można było sobie w miarę możliwości chociaż zaplanować, policzyć, mimo tego małego elementu losowości, więc to też nie było, że o, ktoś rzucił szóstkę, ktoś rzucił jedynkę, więc niech wygra najlepszy rzucający kostką. Tak to na ogół było. Dobra. I mamy też gry planszowe i mamy gry karciane. Karciane, tak. No, czyli na przykład pierwszym prekursorem draftu i w ogóle takiej gry karcianej, którą wszyscy myślę, że znają, to było Siedem Cudów Świata, tak? Tutaj mamy akurat innego przedstawiciela gier karcianych, trochę dla może młodszego pokolenia. Sushi Go Party, w której też mamy draft, draftujemy karty, układamy z tego zestawy i punktujemy. Tak, czyli kto uzbiera, czy kto lepiej pamięta, co jest w talii. Czyli co się przewija między rękami, tak? Tak, to wtedy można złożyć lepszy zestaw kart. No i gdzieś tam, jak zaznaczyłem, to nie jest tak, że trzeba dojść do studiów, żeby dać radę grać w nowoczesne gry planszowe, bo no można już nawet dzieciom, nie wiem, od trzeciego roku życia proponować ciekawe, interesujące gry, przy których będą się świetnie bawić i dadzą radę się bawić. Są gry rodzinne, no i są gry... I są gry takie, gdzie no, o, na przykład tu mamy taki fajny przykład gry On Mars, pana, który nazywa się Vital Lacerda. I on jest znany z tego, że robi gry, no, do których trzeba poświęcić trochę czasu. Nie są to gry proste, więc, ale no, naprawdę satysfakcjonujące też. I może, że mózg się gotuje, jeśli chce się solidnie pograć i wygrać. Dobrze, czyli z grubsza przedstawiliśmy, o co chodzi w grach planszowych, czyli że no, towarzyszą ludziom tak długo jak piwo. Gdzieś ostatnio czytałem, że piwo też jest wynalazkiem bardzo, bardzo starym, niemalże gry planszowe. Ale też chcieliśmy Wam powiedzieć, że w końcu pracujemy w bibliotece. Jesteśmy bibliotekarzami. Biblioteka na ogół jest znana z tego, że ma dużo książek i wbrew pozorom książki mają sporo wspólnego z grami planszowymi. W różny sposób się z tymi grami planszowymi łączą i nawet nie chodzi o to, że trzeba przeczytać jakąś książkę, żeby dobrze zagrać w grę. Chodzi o to, że czasem przeczytanie książki pozwala grać w tę grę przyjemniej albo mieć szerszy kontekst historyczny, czy więcej klimatu wtedy taka gra może zbudować, jeśli coś sobie poczytaliśmy. I to oczywiście mówimy do Was jako graczy, czy początkujących, czy takich, którzy grają, ale też do bibliotekarzy, ponieważ warto, żeby w bibliotekach powstawały takie kąciki z grami, kluby gier, podczas których bibliotekarz może dać do zagrania, zaproponować jakąś grę i powiedzieć, ale najpierw musicie przeczytać parę książek, żeby było jeszcze ciekawiej, głębiej, i więc jeśli w waszych bibliotekach nie ma gier, to czas męczyć bibliotekarza, żeby coś zorganizował. I mamy, chciałbym wam pokazać różne poziomy zależności między grami i książkami, od bardziej do mniej oczywistych, bo jeśli weźmiemy sobie książkę, na przykład grę taką. Tu mamy akurat Władca Pierścieni, Podróże przez Śródziemie. No to oczywista rzecz, że dużo przyjemniej Wam się zagra, jeśli przeczytacie sobie Władcę Pierścieni czy Hobbita. Tu prezentuję dwie książki, ponieważ wiadomo, mamy przynajmniej dwa tłumaczenia w języku polskim.
Wiadomo, jest jedno słuszne. Ale no to sprawa jest na większą dyskusję. Oczywiście nie musi być to Władca Pierścieni, tylko jest cała masa książek, które dotyczą twórczości Tolkiena. Na przykład o, to jest jedna z nich, czyli właśnie Tolkien i jego światy. Tak naprawdę to, co on pokazuje akurat teraz, jest jedną z nagród, którą będziecie mogli zdobyć w naszym konkursie, o którym powiemy bliżej końca naszego odcinka. Czyli to jest przykład gry bezpośrednio nawiązującej do literatury. Podobnie będzie na przykład też z grą Duna Imperium, która, wiadomo, no teraz sporo gier, ile ich jest, ze cztery tytuły? Trzy tytuły na pewno. Oczywiście był film, więc o Dunie zrobiło się głośno, no ale Duna no, nie jest niczym nowym, ponieważ jest to oczywiście książka, czy no to jest akurat Duna, to jest pierwszy tom całej serii Franka Herberta, książka kultowa. Więc myślę, że dużo ciekawiej będzie się wam wcielać w rody, które walczą ze sobą o panowanie nad Arrakis, czyli nad Duną, jeśli przeczytacie książkę. Mamy dużo oczywistych takich bezpośrednich powiązań. Przyszło mi też do głowy, na przykład mamy Robin Hood. Tak, bo Robin Hood to akurat jest gra autorstwa Michaela Menzla, to Niemiec. Do pewnego momentu znanego z tego, że bardzo ładnie ilustrował gry. Tak. A potem sam zaczął je projektować. No i oczywiście, żeby lepiej się wczuć w przygody Robin Hooda, można sobie co nieco obejrzeć. Czy to słynny serial z lat 80., tak? Z 80., czy parę innych filmów, nawet Faceci w rajtuzach mogą jakoś tam klimat poprawić. Ale można sobie też przeczytać książkę, która jakby leży u początków obecnie przez nas znanej legendy o Robin Hoodzie, czyli tutaj mamy wesołe przygody Robin Hooda Howarda Pyle'a. To jest książka z 1883 roku. Miła, wesoła, dobra dla młodzieży, przyjemna dla dorosłych. Oczywiście on nie wymyślił postaci Robin Hooda, jest to bohater z legend angielskich, zabierał bogatym, rozdawał młodym. Tutaj, proszę mi uwierzyć na słowo, ta książka to jest Ivanhoe Sir Waltera Scotta z 1820 roku. Oczywiście jest opowieść o angielskim rycerzu, o Ryszardzie Lwie Serce, ale też przewija się gdzieś tam nasz Robin Hood. No więc całkiem myślę, dobrze jest sobie zgłębić historię Robin Hooda, żeby jeszcze fajniej się wcielać później w postaci, w grze. Dobrze. Czyli to mamy jakby pierwszy poziom zależności, czyli gry, które bazują na literaturze. Inny poziom zależności jest inspiracja. Jakaś tam inspiracja. Mamy grę dużą i ładną, Scythe, czyli kosa. Widzicie, ilustracja dość zaskakująca. W tle mamy jakieś mechy, w sumie benzynowe, bo to jest tak zwany, nawiązuje do nurtu dieselpunk, a to może kiedy indziej. Ale na pierwszym tle tutaj, proszę, przy pracy chłopi przy sianokosach. Ta ilustracje, które znajdują się w grze, są inspirowane grafikami Jakuba Różalskiego. Grafika, który stworzył uniwersum 1920+. Znajdują się jego ilustracje i w książkach, i w grach komputerowych. A jeśli chodzi o książki, to na przykład parę lat temu właśnie taka antologia opowiadań Inne Światy, one są inspirowane tymi samymi grafikami, obrazami, które znajdziemy w grze Scythe. Świeżutko w tym roku powstała druga część, czyli Inne Nieba. Również znajdziecie tam ilustracje. Obie książki wydało wydawnictwo Sine Qua Non. Można sobie sięgnąć. W Innych Światach, pokazanych przed chwilą, jest też wydana później osobno czy mini powieść. No, ona ma stron ponad 250, czyli jest to w sumie całkiem normalna powieść. Jacek Dukaj, znany z wielu bardzo interesujących powieści, to jest Imperium
Chmur, książkę, którą można potraktować troszkę jak kontynuację lalki Bolesława Prusa, więc jak ktoś się poczuł zaintrygowany, to jak najbardziej polecam przeczytać. Czyli to tak, to mamy takie dwa poziomy zależności, czyli bezpośrednio mamy inspirację, ale możemy też w inny sposób nadrabiać sobie informacje do gier. Na przykład są gry dziejące się w wieku XIX. Łukasz jest specjalistą wielka gier. Przemysłowa rewolucja. Tak. Kiedy pociągi zaczęły odgrywać ogromną rolę. Przy transporcie, tak. Tak. Najpierw były kanały, potem były pociągi i mamy różne gry o pociągach. Na przykład mamy taką grę, w którą mogą grać całe rodziny. Tak jest. Rodzinną grę. Wsiąść do pociągu, gdzie budujemy sobie trasy i punktujemy za nie punkty. Tak, jest cała masa chyba już odsłon tego tytułu, więc dodatków, to się dzieje w Stanach Zjednoczonych, jakaś druga część dzieje się w Europie, jest też taka część dotycząca tylko krajów skandynawskich, więc jest. Jeśli komuś mało rodzinnej gry o pociągach, no to mamy taką już teraz dwutytułową serię Brass. Tam też budujemy pociąga. Bo jest Lancashire. I tak, Dreaminga. Tak, tutaj mamy. Ten mamy jeszcze. Ten jest jakby odświeżony. Ten jest odświeżony, ale w obu budujemy połączenia kolejowe. W obu próbujemy rozwijać nasz kolejowy biznes w XIX-wiecznej Anglii. No i jeśli ktoś chciałby. Jeszcze mu mało. Właśnie, jeśli komuś mało by tak Brass, że stwierdzi, że ta gra jest za łatwa. No to mamy serię 18XX, czyli pociągi, giełda, i wcielamy się w bankierów, którzy otwierają spółki i nimi zarządzają. Na końcu gry wygrywa ten gracz, który ma najwięcej waluty. Tak. I to nie są gry na pół godziny. I to nie są gry na pół godziny. Chesapeake jest od 2,5 do 3 godzin. Jeszcze. Tak, jak się wyrobisz z instrukcją, jeżeli jesteś na bieżąco. Natomiast taką już kultową osiemnastką, taką bardziej złożoną, jest 1817, która dzieje się w Stanach. I tutaj mamy... Właśnie, już widzę tutaj na boku, bo tak. Często na grach planszowych jest napisany czas trwania gry. Tutaj widzę 5-8 tak, godzin. Tak, bo jest bardzo złożona. Mimo że market, jakby giełdę ma tylko dwuwymiarową, to dużo się dzieje w tej grze i niestety. Więc jeśli tak chcecie zagrać w takie gry, no to już trochę czasu trzeba sobie zarezerwować. I też w sumie taka uwaga, w grach planszowych są instrukcje. Więc im trudniejsza gra, tym najczęściej dłuższa instrukcja. Obszerniejsza. Tak. Fakt, że to jakby bywają gry, że takie pozornie proste, z nie tak długą instrukcją, powiedzmy tak, 10-15 stron, ale na przykład charakteryzujące się sporą głębią. Czyli siadamy, jest tam tyle do wykonywania. Tak zwane gry łatwe do nauki, trudne do wymasterowania. Tak, tak. Tak. Czyli żeby tam stać się mistrzem w taką grę, no to trzeba trochę pograć i trochę pogłówkować. No, ale jak chcecie tymi pociągami na tej giełdzie jakby jeździć bardziej świadomie, to można sobie coś doczytać. Na przykład wtedy służą nam książki popularno-naukowe. Tutaj mamy na przykład Historia XIX wieku, Przeobrażenie świata. I to jest książka, w której sporo informacji na temat, jak ten świat się w XIX wieku przeobrażał od strony industrialnej. Tak? No to nie jest jedyna, są też inne książki, jak nie wiem, Historia powszechna, XIX wiek Andrzeja Chwalby, znanej serii książek popularno-naukowych, czy już prawie naukowych. Coś sobie warto zawsze doczytać dla takie wzbogacenia gdzieś klimatu gry, chociaż nie wiem, czy w tych grach jest taki klimat bardzo istotny, czy raczej Raczej klimat wynika z tego, że te gry powstawały w oparciu o historię, tak? Czyli jak były budowane tory, czyli na przykład jeżeli weźmiemy sobie Sycylię, to tam są wąskotorówki na przykład wprowadzone i zwykłe tory, co się tam łączy.
I każda gra 18 jest oparta na historii danego kraju, gdzie były budowane sieci kolejowe i po prostu tak to wyglądało w tamtych czasach. No, czyli można się czegoś dowiedzieć na przykład. Można się czegoś dowiedzieć i też pogłówkować. Tak, więc najpierw sobie można coś doczytać, a potem już gdzie wiadomo, dlaczego na Sycylii jest kolej wąskotorowa. Skąd to się wzięło? No dobra, czyli tutaj mieliśmy na przykład taką właśnie możliwość doczytania w książkach popularno-naukowych. Można też sobie zagrać w taką grę, nie wiem, czy ją tu widać, trochę widać, Blood Rage. To jest gra, można powiedzieć, mitologiczna. Tak? Przychodzi koniec świata, znany w wierzeniach wikingów. Tak, Ragnarök i wikingowie no, muszą... Walczą z bestiami, różnymi potworami czy bóstwami pochodzącymi z mitologii skandynawskiej czy germańskiej, więc no, nic bardziej wtedy nie pomoże, niż doczytać sobie coś z tej mitologii i dowiedzieć się dokładnie, jak to wyglądało w tych wierzeniach. Tak, można sobie poczytać mitologię, żeby dowiedzieć się czegoś od strony naukowej, a można sobie też przeczytać książkę, na przykład taką, no już mającą swoje lata, Jerzego Rosa, Heroje Północy, tutaj takim wikińskim mieczem. To są fabularyzowane mity skandynawskie, więc one jeszcze tak mogą sobie dolać oliwy do ognia, ponieważ możemy sobie przeczytać pieśnię Ragnara Lodbroka, znanego z serialu Wikingowie. Zaczyna się bardzo bardzo przyjemnie. Rąbaliśmy mieczami, nim statek nasz chyży do brzegów skalistej zawinął Gotlandii, gdziem okrutnego dopadł i zgładził jaszczura, by zdobyć rękę Tory i chrobry przydomek Ragnara wełnianych portek. Więc no, myślę, że lektura takich pieśni i książek gdzieś tam mogłaby nam atmosferę podkręcić. Jest sporo gier o wikingach, ponieważ no, są owocem swoistej wikingomanii, która trochę teraz przygasa, ale od parę dobrych lat wikingowie byli na topie, więc można, żeby w ogóle się czegoś dowiedzieć o wikingach i najazdach wikingów, no to chociażby sobie możecie sięgnąć po Furię Ludzi Północy, czy inną popularną naukową książkę, która o tamtych czasach, czyli epoce wikingów opowiada. No tak, i można też sobie przeczytać serię dość znaną, bo też mamy serial, tak, to jest Ostatnie Królestwo Bernarda Cornwella, tomów już chyba 13, która w zasadzie opowiada o walkach między wikingami a anglosasami, czyli na terenie Wysp Brytyjskich. No, a jeśli o tym mowa, to mamy bardzo ładną grę. Tak, o. Brianie Boru, czyli jakim Brian po polsku mówiąc, to był Brian Śmiały, to jest król irlandzki, który znany był z tego, że bił wikingów skutecznie. Znany był też z tego, że miał 4 żony i 10 dzieci. No, ale jakby... Przez małżeństwo polityczne, tak? Tak, tak. No ale nie o tym jest ta gra. No niestety nie jest w języku polskim, nie jest tak łatwo dostępna, ale są inne gry, które dotyczą najazdów wikingów. Więc coś tam na pewno znajdziecie. Znajdziecie też to na pewno różne gry w naszej wypożyczalni, ponieważ w Książnicy Kopernikańskiej jest wypożyczalnia gier planszowych. Gier planszowych. Darmowa. Jest tam ponad 500 tytułów. Duża część z tego, co wam tutaj dzisiaj pokazujemy, jest właśnie z wypożyczalni. Więc zachęcamy, żeby sobie zajrzeć. Każdy tam może znaleźć coś dla siebie i rodziny, i także bardziej zaawansowani gracze. Dokładnie, więc no nic, żeby nasz przegląd książkowo-growy skończyć, oczywiście no, mamy różne gry, na przykład science fiction, tu mamy Terraformację Marsa i na przykład to, co mi przychodzi do głowy, co by można o takiej grze powiedzieć, to sobie można przeczytać opowieści o pilocie Pirksie, a szczególnie opowiadanie Ananke, które dzieje się na Marsie. No oczywiście, żeby wejść w klimat kosmicznych, akurat nie ma podbojów terraformacji Marsa, tylko jest terraformowanie Marsa. Więc mamy to. Więc mamy tu różne poziomy zależności, od takich wprost do takich,
że można sobie coś zbudować, jakiś klimat wokół gry. Są czasami luźne skojarzenia. Mamy polską grę Gutenberg. Polska gra, o której było słychać trochę za granicą. Całkiem dobra gra o tym, jak to jest być drukarzem XVI-wiecznym i jak to jest używać ruchomej czcionki. I wtedy oczywiście przychodzi do głowy bardzo luźnym skojarzeniu książka, która no, na pierwszy rzut oka nie bardzo się kojarzy, czyli na przykład Andrzeja Sapkowskiego Narenturm. Co ma Andrzej Sapkowski, znany głównie z tego, że jest autorem Wiedźmina, do Gutenberga? Ponieważ pojawia się tam młodzieniec z takim nazwiskiem, tak, i pojawia się tak, i prezentuje swój wynalazek. Tak, i mamy, że otworzył swoją torbę, wysypał zawartość na stół i ją demonstrować, opisując swe czynności słowami. Jak wykonałem, mówił i pokazywał z twardego metalu klocki z poszczególnymi literami i tak dalej. Opisuje, no bo szuka sponsora. Niestety na końcu dowiaduje się, że nie uciął Szarlej. Znaczy się on pyta, czy zechce sponsorować szanowny pan Szarlej, ale ten nie chciał, ponieważ epokowość epokowością, ale ja tu, panie Gutenberg, interes prowadzę. No wiemy, że jednak Gutenberg chyba w końcu znalazł tego sponsora, ponieważ no, bez ruchomej czcionki byśmy nie mieli takich stert książek dzisiaj do pokazania. Ani gier planszowych, tak. Ani gier planszowych. Czyli coś niecoś pokazaliśmy, co mają gry wspólnego z książkami i ogólnie rzecz biorąc będziemy cały czas pokazywać, co gry mają wspólnego z książkami, tylko w następnych odcinkach będziemy to dzielić bardziej tematycznie. Bo na przykład powieść, czyli gatunek epiki, możemy dzielić ze względu na temat. Dlatego mamy powieść przygodową, mamy fantastykę, mamy horror, mamy fantastykę naukową, mamy historię. Mamy historię, mamy powieść obyczajową i tak kolejne nasze odcinki będą się dzielić, czyli na przykład kolejne dwa odcinki będą poświęcone fantastyce szeroko rozumianej, ale nie aż tak szeroko, bo fantastyka naukowa to na przykład będzie kolejny, znaczy się ostatni wtedy odcinek, gdzieś po drodze będzie historia, będą gry życiowe, więc dowiecie się więcej w kolejnych odcinkach. I teraz co? I konkurs, o którym wspominaliśmy. Konkurs, który jest konkursem twórczym, ponieważ waszym zadaniem w pierwszym konkursie będzie ich 6, będą ogłaszane co środę. Pierwsze 3 w trakcie transmisji. Kolejne 3 na Facebooku Książnicy Kopernikańskiej, więc tam szukajcie. I zadaniem waszym w pierwszym konkursie jest dokończyć zdanie. Jakie? Tak. Otwieram swoją pierwszą grę planszową i... Tak. I piszecie ciąg dalszy. Macie 1000 znaków ze spacjami. Piszecie sobie, oceniamy oryginalność przede wszystkim, no ale też zgodność z tematem, bo chodzi o to, żeby napisać, no żeby to się jakoś wiązało się z tym, co mówimy, wiązało się z tym pierwszym zdaniem. Oczywiście też poprawność językowa też będzie miała tu znaczenie, więc patrzcie na przecinki i u, takie czy owakie. Wasze odpowiedzi od teraz do niedzieli, do północy możecie wysyłać na adres plansza@książnica.toruń.pl bez polskich znaków. Oczywiście ten adres mailowy jeszcze zaraz napiszemy w komentarzach pod odcinkiem. Przypominam, musicie dokończyć zdanie. Otwieram moją pierwszą grę planszową i tak, mamy nagrody. Mamy nagrody nie byle jakie, bo za pierwsze miejsce na przykład wspomniany Gutenberg, tak. Plus do tego książka Pamiętniki Hadriana. Książka intrygująca i ciekawa, może nie opowiadająca o tym Trajanie, o którym dzisiaj była mowa, ale to też jest kolejna rzecz, którą po przeczytaniu być może jakoś w Trajana grałoby się wam lepiej. Za drugie miejsce, to tam po twojej stronie kadru, mamy
Kaskadię. Tak, czyli przyjemna bardzo gra. Rodzinna. Rodzinna. Tak, i do tego będzie też książka. I książka Lema. Tak, mamy Niezwyciężony Lema, czyli no, jedna z jego takich bardziej przepełnionych akcją. Książek mamy też nagrodę dla wyróżnionej osoby, czyli jest to jednoosobowa gra paragrafowa Zew Cthulhu. Tak, do literatury pana Lovecrafta na pewno wrócimy, ponieważ jest, kolejnych to, odcinkach, jest tak? to bardzo pisarz znaczący dla współczesnej popkultury, więc no nie sposób o nim nie powiedzieć. Tak, czyli przypominam, do niedzieli, do północy możecie wysyłać. Oczywiście na Facebooku też znajdą się informacje o tym konkursie, pewnie jutro, więc też dla przypomnienia możecie tam to sobie znaleźć. I co? Więc zapraszamy na następny odcinek, który będzie w poniedziałek, 10 października, również o 18. Wtedy będziemy mówić o fantastyce, a teraz będziemy Wam dziękować za uwagę i pamiętajcie, że zaraz mamy dyżur i będziemy tam odpowiadali na Wasze kolejne pytania. A, jeszcze jedna rzecz, bym zapomniał. Tak. Mamy wspaniałe nagrody, oczywiście ufundowane i z dotacji ministerstwa, i z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego, ale też wydawnictwo Rebel będzie sponsorowało jedną nagrodę niespodziankę. Jaką, dowie się ten, kto wygra. Dobrze, czyli co? Na dzisiaj to wszystko. Mieliśmy pierwszą dzisiaj literacką przygodę. Jeszcze 5. Zapraszamy Was, żebyście nas śledzili, zadawali nam pytania w komentarzach pod filmikiem. Na dzisiaj dziękujemy bardzo i życzymy miłego wieczoru.